Cześć, witajcie ponownie. Za oknami już niestety ciemno i zapewne zbieracie się powoli do snu. Dlatego postanowiłem, że dziś opowiem Wam krótką bajkę z morałem. Zatem usiądźcie wygodnie i nadstawcie uszu moje szkraby. Ej, z tymi szkrabami to ja żartowałem! Że za czarnym lasem i krainą dziewięciu jezior istniało spokojne królestwo. Jego władca, mądry i światły człowiek, ponad wszystko upodobał sobie dobro swoich podwładnych. Chciał, aby ci szanowali go i wiedzieli, że nie znajdą władcy lepszego. Od teraźniejszego. Jednak pewnego dnia król zmartwił się wielce, widząc, że jego poddani nie radzą sobie z urzędowymi sprawami, nie wiedzą gdzie udać się konkretnie, gubiąc się w gąszczu komnat zamkowych we własnym królestwie. I nikt z poddanych dokładnie nie wie, gdzie szukać pomocy, gdy jest w potrzebie. Królu mój złoty, rzekł stary sługa, mam rozwiązanie. Twój zamek jest już stary, nie przystoi czasom łatwo się w nim zagubić. Nawet ja, od lat wierny sługa wam problemy z odnalezieniem tu tego, czego szukam. W wielu krajach byłem i wiele widziałem. Mądrzejszy jestem o to doświadczenie. Jeśli chcesz swoim poddanym przysługę wyświadczyć, zbuduj nowy zamek, tak by służył ludziom na co dzień oraz w święta. Władca zgodził się na to rychło, by w MIG powstało nowe zamczysko. Ilość zbędnych komnat król zmniejszył niesłychanie, by już na zawsze zagubionych ucichło wołanie. Poprawił ponadto wygląd i funkcjonowanie, a ilość urzędników ograniczył do minimum. I tak oto nowy, wspaniały zamek niezwykle szybko się ludźmi wypełnił. Od teraz wszystkie ważne sprawy można załatwić w okamgnieniu, a każdy poszukujący odnajduje się tu bez problemu. Morał tej bajki jest krótki i niektórym bardzo dobrze znany: że wszyscy funkcjonalne i piękne strony internetowe Uwielbiamy. Dziękuję za wysłuchanie i życzę dobrej nocy. Dobranoc, szkraby.